Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj sobie przejdziemy challenge miesięczny championship. Zaraz sobie do tego przejdziemy, ale jeszcze zanim zaczniemy, to zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, jeżeli chcecie, aby co miesiąc właśnie wlatywał taki filmik oraz subskrypcję na moim kanale, ponieważ ścigamy się wzrostem. Kto pierwszy wybije 150 tysięcy... A na razie wygrywamy, lecz Rost jest tuż za naszymi plecami, więc zostawcie subskrypcję. Wiem, że ponad 50% osób, które ogląda moje filmy niestety mnie nie subskrybuje, więc zostaw subskrypcję. No i tak, mamy takie oto mapki, zmieniły się również nagrody, już nie ma big boxów, są za to właśnie star pońcy. Będzie bardzo dużo star pointsów. myślę, że jakieś 6 tysięcy w sumie z tego dostaniemy, ale to się okaże. Jak na razie mam 143 393 starpointsy, No i pierwsza mapka jest to Minecart Madness właśnie z Gamgraba. No i gramy sobie tutaj Penny, Tick oraz Rose. A. Myślę, że będę wam pokazywał po jednej gierce z każdego trybu. Jest 5 trybów, więc w sumie będzie 5 gierek. No, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani Minecraftem, to wpadnijcie na wczorajszy odcinek, bo YouTube nie wysłał powiadomień. Tam macie właśnie informację o to, że stworzyłem serwer dla widzów. W Minecrafcie każdy może wbić, ale o tym wam już nie będę mówił. Po prostu wpadnijcie sobie na wczorajszy odcinek. Coś stało z tą głową? Aha, bo oni wszyscy zostali zabici, dobra. No, ładnie, ładnie, no to będą bardzo łatwe gierki z początku. Myślę, że dopiero jak dojdziemy do ostatniego trybu, to jest bodajże Bounty, no to wtedy będzie już troszkę ciężej. Ogólnie ja nie lubię tego trybu, a wtedy już są jakby lepsze teamy, ale mimo wszystko myślę, że bez problemu i tak uda nam się zrobić 15-0. Dajcie znać w komentarzach, jaki wynik Wam się udało zdobyć. No, ja prawie za każdym razem miałem te 15 do zera, Może tam z dwa razy miałem 15 ileś tam. Ale zawsze, przynajmniej, miałem te 15. To jest najważniejsze. Zawsze tam można jakiś błąd popełnić i nie mieć 15,0, tylko mieć tam 15,1, 15,2. Ale to już jest mniej ważne. Ważne, żeby właśnie sobie ugrać i zebrać wszystkie nagrody. Myślę, że. Dla osób, które mają tam mniej pucharków koniem, 8000, 9000, tysięcy, no to te nagrody są dosyć spoko. Dla mnie w sumie są takie no bezużyteczne, fajnie, gdyby dodali coś za te starpońcy, bo można kupować tylko skiny. Fajnie, gdyby dodali na przykład te pinpaki za starpońcy. No i dobra, mamy pierwszego wink'a, no to widzimy się, jak już wygramy kolejne dwie greczki. Dobra, wygraliśmy kolejne dwie gereczki, jak widzicie. Plus 400 star pointsów, Bardzo ładnie wracamy sobie do lobby. Jak na razie cały czas 3-0. Mamy tym razem Brawl ok, Okej, Brawl Ball. Taka oto mapka. No to myślę, że tu będzie standardowo Tara, Rose albo El Primo. Myślę, że El Primo lepszy. Oraz Frank, więc lecimy właśnie z takim teamem. Ja sobie im tutaj pozaznaczam, żeby sobie pozabierali. Bartus w ogóle ciśnie. 30 tysięcy pucharków. Brakuje mu chyba 150, więc Możliwe, że jak oglądacie ten filmik, kto już wbił te pucharki, więc możecie mu gratulować w komentarzach. Ja też miałem zamiar wbijać te 30 tysięcy w tym sezonie. Wbiłem przez tydzień codziennie 300 pucharków, ale potem się zorientowałem, że i tak mi braknie. Więc w kolejnym sezonie, czyli już za dwa dni. W sumie to jutro, jak wy oglądacie ten odcinek, od jutra wbijam znowu 300 pucharków dziennie. No i wtedy już po prostu nie ma wymówki. Muszę wbić te 30 tysięcy pucharków. No, i oczywiście będzie z tego odcinek. A potem już nie będę wbijał pcharków, tylko co sezon będę sobie wbijał jakieś postacie, właśnie na tysiąc. Myślę, że to będzie spoko. No i dobra, wygrywam chyba tą giereczkę. Tak jest, lukę już trafia brameczkę. Bardzo ładnie. No to kolejna wygrana. Mamy już ile? Cztery chyba, tak jest. Więc widzimy się za kolejne dwa meczyki. Dobra, wygraliśmy kolejne dwa meczyki. Mamy już 6 wygranych, cały czas 6 do 0, bardzo dobrze idzie. Wracamy sobie do lobby. Tym razem mamy hejsta, jest mój ulubiony tryb. Ta kozacka mapa jeszcze z piperką, ale dobra, tutaj piperkom nie będę grał, aż tak szalony nie jestem, żeby sobie wziąć tutaj par pipereczkę. Więc myślę, że taki team będzie spoko, czyli właśnie Colt, Brock oraz Spike. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak coś to zmieni sobie Spike'a na Daryla, bo właśnie mieliśmy taką dyskusję w lobby, że e, oczywiście było, że oni wezmą tam Broka i Colta, bo to są bardzo mocne postacie, właśnie na tą mapkę. E, a ja właśnie nie wiedziałem, czy wziąć Spike'a, czy wziąć Nite, czy wziąć Daryla, ponieważ no, bez tanka może być nam czasami ciężko, ale myślę, że mimo wszystko i tak damy radę. Jeśli nam nie będzie szło, no to po prostu zmienię sobie tego spajka na inną postać, ale myślę, że nie będzie to konieczne. Ok, w sumie, no to chyba bez problemu to wygramy. Ok, zabijamy jego. No i teraz mogę sobie wbijać na ich sef. Na ich safe. ojej, tutaj się dużo podzieje Mocny damage tutaj zadany, 8 tysięcy, 6 000 zostało, okej okay. No i myślę, że Luke Soler razem z Bartusem to dobiją Zanim ja tam jeszcze zdążę dojść, ale to się zaraz okaże Jeszcze mam dwa razy gadżet, okej okay. I chyba dobijają, tak jest, dobra, wygrana, bardzo ładnie To jest już nasz który siódmy mecz jeśli się nie mylę Tak jest, siódmy mecz wygrany, bardzo ładnie Więc widzimy się za dwie giereczki Dobra, wygraliśmy kolejne dwie greczki. Mamy już 9 winów do zera. cały czas. Lecimy, więc bardzo ładnie nam idzie. Tym razem mamy Siegea. Mm, Okej, okay. ja myślę, żeby tutaj wziąć tak, peny na pewno. Oprócz peny, jakiegoś tanka może być Rose'a w sumie. No i oprócz tego jakiś Thrower, więc czemu by nie Barley. Zobaczymy jeszcze, co chłopaki tam napiszą. Yy, ok, Luke tutaj bierze. Mm. Ems, ale ja myślę, że będzie lepszy Barley. Dobra, zaraz zobaczymy, gdzie on ma tutaj Barleya. Dajmy mu Barleya, żeby wziął. Ok. No i dobra, tak aktualnie wygląda nasz team. Ja wziąłem Barleya, Luke chciał grać tą Ems, ale ja postanowiłem, że no lepiej będzie wziąć Barleya od Ems. Więc ja gram Barleyem, Luke gra Penny, a Bartus gra Rose. Ą. Zobaczymy, zresztą w przeciwnym teamie jest Rosa, znaczy Rosa y, Ems, więc zobaczymy, jak sobie z nią poradzimy. Y, Luke właśnie uważał, że tutaj będzie lepsza Rosa. Czemu <laughs> Rosa, ja mówię Rosa co chwilę? Ems oczywiście, Sorki y, właśnie mówił, że Ems będzie lepsza, ale. Ja sobie daję radę w sumie z nią jak na razie. No, zobaczymy po prostu, jak to będzie pod koniec gierki wyglądało. Na razie atakujemy z robotem trzeciego poziomu, więc dosyć ładnie idzie. Ok, spike powinien paść bardzo ładnie. Jeszcze mam ulcika, chyba będzie nam potrzebny jeszcze jeden robot, co najmniej. Tak, ewidentnie mają już ile tam procent? Ponad 50 im zostało, więc no, nie jest najgorzej jak na. Robota trzeciego poziomu. Zbieramy sobie śrubeczki. Kolejny robot też będzie nasz, bo już mamy trzy śrubki. Czwarta już zbieram. M spada bardzo ładnie. No, jak widzicie, bez problemu radzę sobie tym barlejem. Ja ogólnie lubię barlejem grać na hejście, na Siju, chociaż na Siju bardziej wolę tikiem. No, ale pod tą mapkę myślę, że lepszy jest Barley, właśnie od tika. Yy, ok, Ems powinna znowu paść. No, nie, no, Ems tutaj. Jakby ktoś ogarniał, to by się nadawała, ale myślę, że mimo wszystko Barley byłby lepszy, ponieważ on może właśnie przez ściany przerzucać i to jest dosyć spoko. Okej, okay, czy tym robotem uda nam się wygrać? Wątpię, ponieważ leci Spike, Spike ma gadżet. No niestety nie, niestety nie, zabraliśmy tam dosyć mało tego Dimage'a. 34 im zostało, zostało jedynie również 25 sekund praktycznie już do kolejnego robota. My mamy 3 śrubki, już 4, oni mają jedną. Więc, no, raczej, raczej my będziemy mieli właśnie tego robota. zostało jedynie już 15 sekund. Tak, my będziemy mieli ewidentnie robota, nawet chyba myślę, że ponad 10 poziom będzie. No ale to się zaraz okaże. Jeszcze tam rzucam ulcika, zawsze coś tam zada, chyba 10% zada, jeśli się nie mylę. Więc 24-23% zostały, ok, więc 11% zadałem. No i leci już robocik, więc robot na spokojnie sobie już wyjaśni ich. I bez problemu wygrywamy tą giereczkę. Wszystkie trzy roboty były nasze. Choć dosyć długa była ta gierka. Pierwsza gierka na Siege'u dosyć długa. Yy, mamy teraz dziesiątego wina, jeśli się nie mylę. Tak jest, dobra, bardzo ładnie. Więc widzimy się oczywiście za yy, dwie gereczki. Wracamy sobie... O, mamy już ten. Mamy już cały Brawl Pass. Bardzo ładnie. Przed chwilą właśnie wbiliśmy Brawl Pass. Super. No to widzimy się za dwie gereczki. Dobra, wygraliśmy kolejne dwie giereczki, 12 winów już na naszym koncie. Bardzo ładnie to idzie, cały czas wygrywamy do zera. Yy, ok, Luke będzie za chwileczkę, sprawdzimy sobie mapkę. Yy, dobra, coś takiego. Więc ja bym proponował tutaj yy, Barley, ja zostaję Barley. Ok, Bartus bierze Jackie, spoko, może być. No i myślę, że Luke... Lukę wziął oczywiście Gina, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tym razem gramy już ostatnią gierkę. Pierwszej gierki wam nie pokazuję, ponieważ no bez sensu, po prostu lepiej pokazać ostatnią. Bo tak to bym pokazał wam dwie filmik, by trwał jakieś 16 minut. A po co tak długo? Bo i tak byłoby to nudne. Tym bardziej że gramy band jako ostatni trybik, więc to jest już nasza ostatnia gierka. Tamte dwie wygraliśmy. Zresztą zobaczcie na koniec, wygrawiamy cały czas do zera. No chyba, że przegramy to. No to wtedy będzie potrzebna jeszcze jedna gierka, ale mam nadzieję, że te 15.0 uda nam się zrobić. OK, gramy na team Brock Piper oraz. Graliśmy przed chwilą na team Brock, Jean oraz. Jackie, jeśli się nie mylę, był to dosyć ciężki team, można powiedzieć, ale udało nam się wygrać. Wygraliśmy tam różnicą chyba trzech gwiazdek, więc na końcu dosyć mocno nas pocisnęli i mało by braku, abyśmy przegrali, ale na szczęście wygraliśmy to. No w tym meczu idzie dosyć dobrze. Nie wiem dlaczego ktoś gra bólem, ewidentnie no, nie jest to dobra postać tutaj. Yy, Okej, okay. wygrywamy 7 do 0, jak na razie zostaje jeszcze minuta 10. Wiem, że Banty jest nudne, ja też się nudzę jak gram Banty Nie wiem czemu to trwa aż 2 minuty i nie można tego skończyć wcześniej. Dla mnie to jest najgorszy tryb, ponieważ nie można go skończyć wcześniej. Zobaczcie, game graba, po prostu kończycie jeśli macie 10 gemów. Yy, potem graliśmy co brobola. no to brobola wystarczy trafić dwie bramki, też bardzo szybko można skończyć meck. Na hejście również mo można bardzo szybko skończyć meck. No i na Sedu też możecie skończyć meczek. Mecz przed czasem, jak tylko rozwalicie ich bazę, a band jest tak nudne, że trwa te dwie minuty, mimo że macie przewagę dużo. Na przykład czasami mam gierki, że wygrywam 30 do zera, no to i tak muszę jeszcze grać tą minutę, czy tam 30 sekund do końca. Choć i tak przeciwnicy nie mieliby szans, już nas pokonać. Zobaczcie, teraz jest 7 do 4. Ojoj, tutaj chcą nas pocisnąć. Zostało 20 sekund. Może to się źle skończyć. Ale mimo wszystko, myślę, że uda nam się ich rozwalić. Zaraz się wszystko dowiemy. Nadal 7 do 4. Najgorzej, jeśli zabiją nam Bartusa, więc musimy go bronić. Ok, podchodzi tutaj Brock. Brock pada bardzo ładnie. 10 do 4. 5 sekund zostało jeszcze. Ból powinien paść. Tak jest. 12 do 4. No i wygrywamy tą giereczkę. A zaraz. Cały ten oto Championship bardzo ładnie. 15 do 0 zobaczcie, plus 1000 starpońców. Super wygrywamy to bardzo ładnie. Dawajcie znać w komentarzach, ile Wam się udało zrobić. Ok, jeszcze mamy tutaj to powiadomienie, oczywiście, jak co miesiąc bardzo ładnie. Myślę, że w tym miesiącu jeszcze zagram te kolejne kwalifikacje, czyli właśnie te kwalifikacje online i zrobię Wam z tego odcinek. Jak widzicie, 15 do 0 bardzo ładnie nam poszło. No co ja mam tutaj więcej dodać. Po prostu pięknie zagraliśmy, no nie ma co tutaj dodawać. Zapraszam Was również jeszcze do klanu DFRL Team. Przyjmujemy aktualnie od 21 500, więc jeżeli macie 21 500, to zapraszam. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć!